witamy legendę polskiej muzyki rozrywkowej, zespół Alibabki. Czy ja mogę prosić o... Ale do tego jeszcze dojdziemy. Prosiłbym o przedstawienie się. Ewa Benina-Brzozowska. Alina Puk Pietraszek-Keller. Anna Dębicka-Czaplicka. Też dużo nazwisk. Na płycie 50 lat temu nagrywałam jako Wanda Orlańska. W tej chwili Wanda Narkiewicz-Jotko. Oficjalnie Alibabki powstały w 1963 roku, ale pierwszy koncert, z tego co udało mi się przeczytać, bo jeszcze wtedy na świecie nie było, miał miejsce w 64, tak? Tak, na przełomie 63 i 64 roku miałyśmy pierwszy koncert jako Alibabki. Wcześniej zespół nazywał się Cykady i był to chór harcerski, tak? Ach, która? Hania, powiedz. Cykady to była chwilowa nazwa, która nie bardzo nam przypadła do gustu i później ktoś rzucił hasło Alibabki i to nam się spodobało. Cykady chyba to była nazwa tylko na jeden koncert. To był na jeden koncert i na jeden plakat, a później po powrocie do Warszawy, bo to było wszystko w Przemyślu na sympozjum harcerskiej piosenki i tam po powrocie stamtąd już żeśmy występowały jako Alibabki. Ale wywodzą się pani jakby z nurtu harcerskiego, tak? Tak, zawsze to podkreślamy. Wyszłyśmy z dużej grupy formacji churalnej prowadzonej przez drucha Władysława Skoroczewskiego, zresztą wspaniałego artystę Teatru Wielkiego. On prowadził chór i orkiestrę symfoniczną. Ale powiem szczerze, nie doszukałem się żadnych zdjęć pani w mundurach harcerskich. Nie wiem, czy tak to jest. Nieprawda. Na pierwszym festiwalu w Opolu w 64 roku śpiewamy w mundurkach harcerskich z chustami harcerskimi. Super. Na naszym pierwszym, bo to był drugi festiwal opolski, tak w woli tak, ścisłości. Tak, nasza pierwsza. A propos właśnie nazwy, z tego co wiem, to Alibabki chyba na początku nie przypadły dobrze do gustu panią, prawda? To była tak trochę infantylna nazwa dla nas, do tej pory zresztą, ale przyjęła się, publiczność zaakceptowała, znają nas z tej nazwy, w związku z tym... Ja myślę, że nawet bardziej teraz nam się wydaje infantylna niż kiedyś, bo ja wręcz tego nie słyszałam, w pewnym momencie nie słyszałam tej infantylności, po prostu to było tak... ograne, omówione, oczytane, ośpiewane, a ta nazwa razem z tym naszym repertuarem, że po prostu nie miałam tej świadomości, jak to brzmi. W tej chwili bardziej. A czy to prawda, że to publiczność wymyśliła tą nazwę? Może tutaj taki ukłon w stronę naszej koleżanki z pierwszego składu, Ali Puk, jak słychać Ala. Może ktoś miał... Na myśli. A poza tym jeszcze jest jedna legenda. Na tym pierwszym koncercie, gdzie byłyśmy jako Cykady, w pierwszych rzędach siedziało wojsko, oklaskiwało. No i po prostu zobaczyło, może nie fajne, nie brzydkie dziewczyny. I było no coś tam takiego. Może się skojarzyło. Tak. Jak wyglądała ówczesna scena muzyczna? Bo już troszeczkę miały panie możliwość zobaczyć, jak to wygląda teraz, ale jak wyglądała kiedyś? Wszystko było wtedy w rękach państwa, prawda? No, nie tak. Było firm prywatnych w ogóle. Nie, oczywiście. Nie, no w ogóle artysta był zdany tylko i wyłącznie na siebie, bo począwszy od zdobywania, przede wszystkim kształtowania swojego warsztatu muzycznego, czy to instrumentaliści w szkołach muzycznych często zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną. Wokaliści, chociaż nie wszyscy, niektórzy instrumentaliści byli samoukami, tak bardzo. Natomiast wokaliści zazwyczaj byli to totalni amatorzy od początku i albo to były talenty samorodne, które fantastycznie śpiewały i dziewczyny, i panowie, chłopcy. I panie. I takich przykładów mamy mnóstwo, chociażby Czesław Niemeń, prawda? Natomiast w naszych rękach było zdobywanie repertuaru, w naszych rękach była praca nad takimi piosenkami, ewentualnie z kompozytorem czy aranżerem, ale również wymyślanie kostiumów, zachowania na scenie. Nie było choreografów estradowych.
to choreografowie byli w teatrach operowych i to tyle. Natomiast nie było teatru krewiowych, tak. nie było czegoś takiego jak nauka ruchu scenicznego. Czyli byliśmy tak naprawdę sterem i okrętem. A jak powstały piosenki do płyty Rytma Jamajkańska? To nie ukrywam, nas bardzo interesuje, jest to kultowa płyta teraz. Myślę, że dla nas też jest to wielkim zaskoczeniem, bo to była w ogóle nasza pierwsza płyta nagrana przez zespół Alibabki. Powiemy uczciwie, nie miałyśmy świadomości, że w czym my bierzemy udział. Nie, ponieważ to były takie czasy, że radio, no Laksemberg, kto miał dobre radio, to coś tam usłyszał, ale raczej nie było dostępu do tej muzyki. My nie wiedziałyśmy, co tak naprawdę się w świecie dzieje, a szczególnie w tak odległych regionach od Polski, jak Jamajka. Czyli to zdecydowali za nas nasz kierownik, Julek Lorenz, który rozmawiał z takim panem Grygolunasem, świetnym muzykiem, który redaktorem był redaktorem, prowadził program trzeci w radiu. I oni mieli kontakty jednak zagraniczne. Myślę, że i z Ameryką, i z ambasadą amerykańską, która podrzucała jakieś ciekawe płyty. I oni to wymyślili. Trafiła do nich taka płyta po prostu. Tak. I trzy utwory są skomponowane przez trzech polskich kompozytorów. To jest właśnie Lorenz, Julek Lorenz, do której to piosenki Dykcja dla wszystkich tekst napisał Wojciech Młynarski. Druga piosenka skomponowana przez Tadeusza Preisnera. I trzecia Mateusz Święcicki właśnie skomponował, natomiast czwartą piosenką jest piosenka ludowa oryginalna. Właśnie Łosz Łosz pod takim tytułem u nas funkcjonuje. To razem z zespołem Tajfuny, tak? Wszystkie cztery były nagrane, tak. Z zespołem Big Beatowym Tajfun. Muzyka ska. Jak panie przyjęły zamieszanie wokół tego krążka, które powstało między innymi właśnie dzięki obecnemu Jasmanowi? Czy to było takie duże zdziwienie? No to szok. Bo powiem szczerze, ja od czwartku jestem na festiwalu, bo od czwartku jest i słyszałem już kilka razy Jamajka z Katu leciało nawet tutaj, no w kilku miejscach leci cały czas. Naprawdę? Mamy wyjątkową okazję w takim razie, ponieważ chyba dwa lata temu miałyśmy pierwszy raz kontakt z Januszem Kuszem, który nas od dwóch lat nie szczędzi nam wspaniałych, pozytywnych recenzji, słów. Czy my mogłybyśmy go tu na chwilę poprosić? Zapraszamy Jaśka Kusza. Cokolwiek zmieszany. Ale już wstrząśnięty. Troszkę wstrząśnięty. A ja dopowiem do tego zmieszania twojego, bo już zdążyliśmy przejść. Tak, ty. Ja z przyjemnością. Ja mogę być wspaniały na ty. To jest po prostu niewiarygodne. Że my jesteśmy też rozczulone troską i atencją wobec nas jako artystek. I opieką naprawdę. Czujemy się dopieszczone zdecydowanie w każdym momencie. I właśnie chciałbyśmy powiedzieć i podarować Januszowi płytę W rytmach Jamajka Ska. To jest własna produkcja. Przepraszamy, robimy coś nielegalnego. Mamy świadomość prawną, że to nie jest na pewno płyta wyprodukowana, tylko wyprodukowana oryginalnie. Tak. Natomiast chciałyśmy z wdzięczności za cudowne podejście do nas i dopieszczanie nas. Mogę tak mówić. Przepraszam, będzie nam miło, jeśli odczytamy tak. Januszowi Kuszowi, odkrywcy Alibabek, jako prekursorek muzyki ska, utrwalonej na płycie 50 lat temu, serdecznymi podziękowaniami i ucałowaniami dodaję. Ja przyznaję, że nie wiem, co powiedzieć, bo... Cieszyć się. Podziękować. Tak. Ponieważ mówiłeś, że się będziesz krępował na scenie, to dostać od nas. W związku z tym stwierdziłyśmy, że może właśnie bardzo, w regionalnej... Mamy okazję. Tak, mamy okazję tutaj. A
jeżeli... Ale naprawdę jest to, słuchajcie, dla tego ruchu muzyki ska jest to nieoceniony człowiek. Tak. Czy to prawda, znaczy to jest prawda, ty wydałeś płytę. Wydałem taką składankę, taką składankę, na której, gdzie my się znaleźliśmy. Tak, na której przypominałem te właśnie stare piosenki, które są utrzymane w konwencji reggae i ska, pokazując jak ta jamajska muzyka wpływała na polską muzykę popularną, na polski pop i to w wykonaniu artystów, którzy nigdy by z tą Jamajką nie byli kojarzeni tutaj właśnie na pierwszym planie. Bez pojęcia, że to się tak, właśnie... Dokładnie, właśnie jakby to jest taka moja pasja, tropienie takich śladów, gdzie ta jamajska inspiracja wpłynęła na polskich wykonawców i okazuje się, że tych wykonawców, tych śladów na przestrzeni tych 50 lat jest bardzo, bardzo dużo i to są wykonawcy typu właśnie Vox, typu Kombi, typu nawet Urszula, czy zespół Chochoły. Tak, z tych korzeniach. Wybyły się absolutnie pionierkami, prekursorkami. Więc... Brawo, dziękujemy. Jeżeli ktokolwiek miałby się tu pojawić, to tylko i wyłącznie wy. Więc... No i mamy cały czas. I to jest zasługa Janusza, że my się tutaj, proszę Państwa, znajdujemy. Jest nam miło. No to jest sztab ludzi, jakby z szefem festiwalu jeszcze także. Ale chcę powiedzieć, że nie jesteśmy w pełnym składzie, że nie ma pory koleżanek. Po prostu temperatura niektórym koleżankom nie pozwoliła. Krysi Grochowskiej, Sylwii Krajewskiej i Ani Łytko. Pozdrawiamy je, ale czyli pierwszy skład, który nagrywał, proszę Państwa, żyje i się cieszy. To może... jeszcze kto wie, czy czegoś jeszcze, nie nagra. Jeszcze żyje. Właśnie, bo ja jeszcze chciałem o tej płycie. Płyta winylowa, mówimy o tym winylu, bo to zostało wydane na winylu wtedy jeszcze, a propos młodych słuchaczy, nie było jeszcze wtedy płyt CD, ani nawet kaset nie było, pewnie wchodziły. W niektórych kręgach stała się kultowa i osiąga na portalach aukcyjnych naprawdę już duże ceny. I czy jest jakaś szansa usłyszeć na żywo ją lub nagrać ją jeszcze raz, czy może wydać? No, nigdy nie mów nigdy. Nie wiemy, co się może zdarzyć. Zdarzyło nam się 2 lata temu nagrać 2 nowe piosenki, mimo że już niby na kołku zawiesiłyśmy swoją działalność. Wszystko jest możliwe. Miałyśmy szczere chęci tutaj na scenie zaśpiewać, no ale jednak jesteśmy w okrojonym składzie, więc będziemy tylko wyglądać. Jak to Państwo ocenią? Liczymy na to, że jeszcze się uda. A ja jeszcze chciałbym powrócić troszkę do samego zespołu, bo tak jak Pani wspomniała, grało, przez skład się przeminęło wiele wokalistek, dosyć duży był skład i chyba największą karierę zrobiła Basia Czyczylewska. Tak, jako solistka po prostu ona w dobre miejsce pojechała, dobrymi ludźmi się otoczyła i rzeczywiście bardzo, bardzo zdolna dziewczyna. Znaczy, bo było tak, że w pewnym momencie, znaczy tak dużo się nas nie przewinęło przez nasz zespół. W zasadzie 8 osób to było takich, które rzeczywiście były rotacja, jak gdyby, tak, rotacja była mała. Natomiast był taki moment, kiedy dziewczyny musiały zatroszczyć się o swoje rodziny i macierzyństwo, zrealizować i wtedy przyjęłyśmy do zespołu dziewczyny na zastępstwo, jak na ten okres, który czekał. I między innymi zjawiła się Basia Trzeczelewska, bo przesłuchania były, tak zwany casting, jak się to dzisiaj mówi. Wtedy to się tak nie nazywało, po prostu przesłuchiwałyśmy i między innymi Basi, która zrobiła na nas już wtedy wrażenie, że była zdolna, młoda, śpiewająca znakomicie i zresztą jak się okazało, co było dla nas bardzo, wtedy jeszcze nie doceniałyśmy, jak gdyby kto to do nas mówi i takimi komplementami obsypuje, ona przyjechała na to przesłuchanie z albumem, który był nam poświęcony, bo bardzo nas ceniła i rzeczywiście w jej muzyce ja słyszę przynajmniej i myślę, że wszystkie taki puls, taki rytm, którym nie wiem, być może ona też była wtedy już zarażona, może stąd jej sympatia do naszego repertuaru, bo zawsze lubiłyśmy muzykę z tak zwanym, jak ja to w skrócie nazywam, pulsem, z czymś, co jest na dwa, a nie na raz. I w związku z tym ten swing jest i u niej, i u nas. I reggae to ma. Na pewno. Reggae to ma na pewno, stąd ta płyta nasza przecież. A jeszcze z takich ciekawostek, były panie na dosyć długiej trasie w Stanach Zjednoczonych, a przypomnij, że to jednak taka dosyć głęboka komuna jeszcze wtedy była, nazwijmy to tak. Potem zaraz pojechały panie na kolejną trasę po Związku Radzieckim. Był szok. Był szok? Duży.
W bufecie dziękując za kawę, powiedziałam yes, thank you, przepraszam. Nie, trzeba było rzeczywiście po 2 tygodniach chyba, się zupełnie wyjechały do Związku Radzieckiego. Byłyśmy w Stanach 2,5 miesiąca, a potem 3 miesiące w Związku Radzieckim. Nie był to łatwy przeskok. Trzeba było naprawdę dużo wysiłku, żeby... Ale na potwierdzenie, że... Znaczy nie potwierdzenie, po prostu jest to w Rosji, dawniej w Związku Radzieckim, wspaniale muzycznie uzdolnieni ludzie i z chęcią śpiewałyśmy dla nich. Tak. Nie dlatego, co się wokół działo, jaka szarzyzna. Wrażliwość muzyczna w i tym kraju. I to było na ten temat styl. Bardzo muzykalny. A nie kusiło panie, żeby zostać w Stanach Zjednoczonych? Nie. Jednak... Miesiące już było podszyte tęsknotą. Już wydawało, ja przynajmniej wydawałam dosyć dużo pieniędzy na telefony. Zostałam i to na samym początku, pierwszy taki nasz wieczór, zaproszono nas do Klubu Polskiego i w czasie kolacji jedna osoba spytała mi się, czy ja bym nie została w Stanach. Ja się nawet tego pytania przestraszyłam, muszę powiedzieć, nie dlatego, że to może być jakaś tak zwana podpucha czy sprawdzian, prawda, mojej postawy wobec ojczyzny ludowej. My chyba w ogóle byłyśmy troszkę jednak odcięte od takiej rzeczywistości, szarej, ale nie byłyśmy upolitycznione. Nam do głowy nie przychodziło. To nie byłyśmy upolitycznione, tak, dlatego żeśmy dziękowały za zaproszenie na festiwal do Kołobrzegu i Zielonej Góry. Nigdy tam nie wystąpiłyśmy i dlatego byłyśmy w opozycji. Z tego powodu. Tak. Gratulacje, naprawdę, w tych latach. Nie, ale to może ciekawostkę opowiemy taką. W czasie stanu wojennego, który wybuch był, dostajemy telefon w okolicach, nie wiem, 2-3 miesięcy przed festiwalem. To przypomnijcie, Kołobrzeg czy Zielona Góra? Kołobrzeg, czyli piosenki żołnierskiej. I dzwoni pan, że zapraszamy na festiwal, więc my mówimy, niestety nie możemy, bo nie jesteśmy pewni. Rzeczywiście jedna z koleżanek była w ciąży, nie możemy wystąpić. No, ale to proszę zastanowić się, bo to pani powinny wystąpić. Mówimy, nie, niestety nie możemy, nie jesteśmy pewni. A to może zastępstwo jakieś? Mówimy, nie możemy. Zespół się ześpiewuje lata całe, więc to nie jest kwestia wymiany instrumentu. Jedna trąbka lub druga trąbka, prawda? To nie jest to samo. Trąbka brzmi tak samo, prawie tak samo. No i mówiłyśmy, że nie. Usłyszałyśmy, że no to będę musiał zameldować. No i zameldowano zapewne, natomiast myśmy nie wystąpiły znowu. Więc opozycja była. A jeszcze taka ciekawostka, bo oczywiście mnóstwo jest ciekawostek o zespole, ale zaintrygował mnie teledysk z Markiem Perepeczko. Jak to się stało? Jest po prostu niesamowity. Programu był, to opowiedzcie dziewczyny. To miałam ten zaszczyt, że wytypowano mnie na taką osobę, którą Marek tam starał się ściągnąć do domu. Rzeczywiście bardzo wysoki pan był, bardzo sympatyczny, ale nic mu z tego nie wyszło. To był cykl programów telewizyjnych, Telewarietę. Maskarada. Ten akurat chyba się nazywał Maskarada, a ten program polegał na tym, reżyserem był pan Jerzy Klejny i on był jednocześnie autorem wszystkich tekstów do piosenek oryginalnych zagranicznych, które były wtedy bardzo popularne. Nie wiem, czy były wtedy płacone tantiemy za tę działalność właśnie w Polsce. Nie wiem, pewnie nie było umów żadnych podpisanych, ale w każdym razie te piosenki były śpiewane przez polskich wykonawców z polskim tekstem i zawsze tam występował, nie śpiewając, bo nie śpiewali, duet wspaniały, fortepianowy Marek i Wacek. Tak. To był taki stały skład. Nie we wszystkich programach. Jak byli w Polsce, bo już wtedy robili karierę. Na swoim koncie mają panie ponad 200 utworów nagranych. I tak już ostatnie pytanie, które utwory są najbliższe? To bardzo trudno powiedzieć. No, taki, który jest na pewno nikomu nieznany, panom na pewno nie. Chociaż warto byłoby poszperać, przynajmniej mówię to do rozgłośni radiowych, bo to nie zostało zarejestrowane, ale dla mnie przepiękna piosenka, kompozytorem jest Zbigniew Jaremko,
saksofonista, dobrze mówię? Tak. Muzyk jazzowy, cudownie napisał do tekstu Marii Konopnickiej. Poszłabym ja w Ukrainę, za to morze, za to sinę. Tak przepiękny tekst, i, ale naprawdę Ali Babki bardzo pięknie zaśpiewały. Znaczy to aranż jest... był fantastyczny, tak, z tak. orkiestrą, smyczką, zupełnie, znaczy symfoniczną. Zupełnie miał się wrażenie, jakby na koncercie szopenowskim. Koncert szopenowski. Tak, rosła atmosfera. A jaką ty lubisz piosenkę? Nie mogę powiedzieć. Nie mogę. Znaczy, po prostu nie wyznaczam. Nie, nie, tak? Znaczy, ja mogę proszę. Powiedzieć. Samotna rękawiczka. Uważam, że jest to znakomita piosenka, właśnie tak takim stylu amerykańskim, z fajną aranżacją big bandową. Jarka Dobrzyńskiego bardzo cenimy, ma świetne utwory, świetne kompozycje. Również Wojtka Karolaka, to była para. Na naszej płycie zresztą obydwie piosenki są ostatniej wydanej przez Polskie Radio, podwójny album. Znaczy ja tylko, jeżeli można, jeszcze bym powiedziała, że coś... Ja jeszcze dodam. Grajmy sobie w zielone. Tak. I to jest Alcabema? Alcabema. Natomiast naszym atutem, że pozwolę sobie na pewien komplement w naszą stronę, to jest to, że my nieprawdopodobnie urozmaicony repertuar mamy. Od rzeczywiście takiej stylizowanej, czy wręcz wprost muzyce folkowej, folklorystycznej nawet, bo i przyśpiewki żywieckie są takim przykładem. Przez funk, przez muzykę właśnie poważną, tak jak Wanda wspomniała o Marii Konopnickiej i Jaremce, do po prostu piosenek rozrywkowych. Oczywiście do ska. Moniuszkę. I reggae. Wracamy do reggae. No właśnie, przepraszam, jesteśmy tutaj na festiwalu reggae. Może powiem tyle, że nagrałyśmy płytkę 50 lat temu, w 65 roku. Chciałyśmy powiedzieć, że w 77 roku Festiwal Opolski zaproponował nam, kierownictwo festiwalu, recital, że w koncercie jedną część wypełnią Ali Babki. Gigantyczna sprawa, bardzo się przyłożyłyśmy do tego i proszę sobie wyobrazić, że my miałyśmy duży wpływ na wybór piosenek, które się tam znajdą, i tam się znalazła jedna piosenka z ska. To znaczy, jeśli nawet my nagrywając nie wiedziałyśmy dokładnie, co robimy, to jednak w duszy nam to grało i po 12 latach na scenie zaśpiewało. Ten puls i pozytywne wibracje. To nagranie z Festiwalu Polskiego ocalało. Mamy to nagranie, jak Ali Babki na żywo śpiewają. Dykcja była, dlaczego akurat dykcja z tej czwórki? Dlatego, że były tak zwane listy przebojów i ta piosenka się dosyć długo utrzymywała w górnych rejestrach. Akurat ta z tej czwórki, więc wybrałyśmy później. Tak. Teraz z kolei najbardziej popularne jest Łosz Łosz. Łosz Łosz, bardzo to dobrze. Jest, to jest świat nad hity, także... No, też się bardzo podoba. Super. Czyli bardzo dziękujemy, zapraszamy oczywiście na festiwal. Jeszcze raz wielki szacunek. Dziękujemy. Dziękujemy.